Mój ojciec, to fan ogrodnictwa! Ma fetish cool, tak proszę Państwa, nie pomyliłem się. Ma fetysz kul. Na początku przejawiało się to tym, że wszystkie pachruście są obcięte w kule. Róże, nawet dziko rosnący bez, przycinam w kule. Rozumiem, tak jak w modzie, tak i w ogrodnictwie. Są różne mody. Na początku jeszcze to tolerowałem, ale jak zaczął przynosić swój fetysz do domu, myślałem, że oszaleje. Pewnego razu wchodzi do mnie i się pyta: Anon, weź mi znać w tych internetach telewizor, bo nasz rubin już nie daje rady. Pomyślałem: Kozacko, może w końcu zacznę rozróżniać kolory? Szukam, szukam. Znalazłem piękny, kineskopowy, DU. Wołam papę. Papa, pa, pa, pa. zobacz, jaki giga Telewizor. Papy popatrzył i się zapytał. Anonku. A nie dałoby rady takiego w kształcie kuli? Czy ja jestem potomkiem meby skrzyżowanej z kulą? Papa, a skąd ja ci wezmę TV w kształcie kuli? Na początku matka zagroziła ojcu, że mu wyrzuci całą kolekcję roku w ogrodzie na VHS, jeśli nie kupi normalnego telewizora. Jakiś czas później, jak wracałem z bazy, a koło mojego domu stoi dostawczak, a obok stoi papę i podpisuje jakiś papier. O kurde, kropka Stary pewnie coś znowu odwalił. Wchodzę do domu. Mamy płacze, a tata się śmieje. Jak Borikson, gdy widzi paczkę fajek. Wchodzę do salonu, a tam stoi posąg. Posąg jebanej kuli. Uli. Mam zawał. Papę wchodzi, kładzie mi rękę na ramieniu. I z triumfem ogłasza. Anon zobacz. Co papę kupił na targu rysku? Dwa dni później, jako się 12 w nocy, usłyszałem dziwny dźwięk. go mięso obeto. Wychodzę z pokoju. Mamę pojawia się obok. Wchodzimy do pokoju. A tam stary, ty ma posąg! Matka mdleje. Papę, co ty odkurwiasz? Papę zatrzymuje się, a tam stuleja mocno. Po paru miesiącach jego fetysz doszedł na sam szczyt. Ojciec zaczął twierdzić, że ziemia ma kształt kuli. Każdy przedmiot w domu był kształtu kuli. Jak matka robiła obiad, to ojcu musiała specjalnie ziemniaki mielone formować w kule. A jak raz się go zapytałem: Papę, dlaczego ożyniłeś się z mamę? No wiesz, bo jak się schylała, to miała dupę w kształcie kuli. W tym roku dostałem od niego na urodziny kule, disco, ale w sumie fajna kropka hekse. Ale zniepokoiło mnie to, że to była pierdolona kula. Matce na rocznicę kupił kule. Analne. I dał bukiet róż. Oczywiście były ułożone tak, żeby formowały kule. W pewnym momencie ojciec powiedział, że wyrusza na podróż życia. poszukiwaniu kwiatka, którego kielich ma kurwa idealny kształt kuli. A ojciec takiego okazu na działkę nie popuści. Mieliśmy spokój na pół roku. Zaczęliśmy wymieniać kulowe meble. Niestety, dzień po wymianie mebli wrócił on. Kurwa mać. A tak naprawdę nie dotarł do żadnej Ameryki, tylko do krynicy. Anon, grażyna, znalazłem kule. W tym momencie za niego wychodzi. Jakieś dziecko. Faktycznie przypominało kule I nie wiem, co było bardziej podejrzane. To, że stary Przyprowadził dziecko z krynicy Czy to, że nie miało ono brwi Młody coś tam zaczął pierdolić Chyba posługiwał się jakimś językiem suahili Kurwa papę, porwałeś dzieciaka Anon, to jest mój syn Kula Tate, pokurwiło cię, oddaj tego dzieciaka jego starym Wątpię, żebyś chciał przebywać w towarzystwie Takiego zjeba jak ty Papę słysząc moje słowa, wpadł w instant rage I powiedział, żebym wypierdalał z jego domu Smutna żaba kropka pęgie no Nok ok, zjebie. Usłyszeliśmy wycie syren. Tak, to były bagiety. Jeden z bagiet majstrów zaczął drzeć ryja w megafon. Wyłaś kurwiu, wiemy, że tam jesteś. Oddawaj kule. Breaking Bad, mocno. Mówię. Tate, oddaj im go. Przecież twoja pasja to ogrodnictwo, nie kule. Tate zdecydował im oddać tego dzieciaka. I na szczęście matka Kuli nie zgłosiła tego do prokuratury, bo modemu podobała się wycieczka. Ojciec wynormalniał. Zaczął normalnie przecinać krzaki na działce. Teraz większość czasu na nie spędzał. Jupi, spokój. Niestety nie na długo. jakoś w lipcu stary spadł z drabiny. Podczas przycinania wielkiego klona kołodziałki złamał nogę. A jak lekarz powiedział mu, że będzie musiał chodzić o kulach, to stary tak się podjarał, aż dostał takiej palpitacji serca, że prawie spotkał Piotra w bramie. Niestety po tym jak zobaczył, że te kule to nie są takie kule, jak on myślał. Chur, co to jest, dur? Szybko popadł w depresję. Lil pip mocno. Matka zafundowała mu muzykoterapię. Jak wrócił wziął tylko kamerę i bluzę z kapturę Anon Grażyna jadę do Krynicy Ale Janusz, po co? Jadę do kuli. W zimowy pora Nudząc się na przerwie, zobaczyłem jak w moją stronę zapierdalają jakieś sepki i karynki z prędkością 4 magiki na sekundę. Pytają się mnie, czy znam MC Omena. Kogo kurwa? Jedna karynka wyciąga z rajfona. Na ekranie widzę mojego ojca obciętego na zero. Ma głowę w kształcie kuli. Schudł ze 30 kilo, a obok niego stojnik inny jak kula. I razem rapują. Słuchaj tylko rapseów swojego ku... Tatę. Jeżdżę na wszystkie koncerty, bo tylko wtedy mogę się z nim spotkać. Wszyscy mi zazdroszczą, że znam kule i omena. Wszystkie karynki dają mi dopę. Wygryw mocno.